W tym filmie zajmiemy się jeszcze potęgowaniem. Zapiszę. Minus 2 do potęgi trzeciej. Ile to będzie równe? To inaczej, pomnożone przez siebie 3 razy minus 2. Czyli to będzie minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Pomnożyliśmy minus 2 przez siebie 3-krotnie. Inny sposób na spojrzenie na potęgowanie. Możesz zacząć w ten sposób. Zaczynasz od jedynki i tą jedynkę mnożysz 3-krotnie przez minus 2. Zapiszę, to jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Spójrz, że tak naprawdę napisałam to, co powyżej. Wynik będzie taki sam. To jest nadal to samo. Obliczmy, ile to będzie. 2 razy 2 to jest 4 razy 2 to jest 8. I co z minusami? Minus razy minus daje mi plus. I z tych dwóch liczb mam plus i tu minus, zatem w wyniku mam minus. I tak samo tutaj, jeżeli pomnożę przez 1, to jest minus 8. Ta wersja z mnożeniem na początku przez 1 jest trochę lepsza w zrozumieniu, jak to będzie, gdy w wykładniku znajdzie się 0. Zaraz to pokażę. Zapiszę 2 do potęgi zerowej. Zacznijmy od tego drugiego sposobu. Zaczynam od jedynki. To jest 1 razy i teraz mnożę 0 razy przez siebie 2. Czyli tak naprawdę nic tutaj nie piszę. 2 do potęgi zerowej to po prostu 1. Sprawdźmy dalej, jak to będzie z 2 do potęgi pierwszej. Znów zaczynamy od jedynki. To jest 1 razy i teraz jednokrotnie mnożę przez siebie 2, czyli to będzie po prostu 1 razy 2, a to jest równe 2. Idziemy dalej. 2 do potęgi drugiej to się równa. Zaczynamy od jedynki. 1 razy i teraz dwukrotnie pomnożę przez siebie 2. Dwukrotnie, dlatego że w wykładniku potęgi mam tutaj 2. 2 razy 2 razy 1 to się równa 4. Widzisz już pewną zależność, prawda? Ale zróbmy jeszcze 2 do potęgi trzeciej. To będzie równe 1 razy. I teraz 3-krotnie pomnożę przez siebie 2. To jest 2 razy 2 razy 2. Jaki tutaj będzie wynik? Zapewne już wiesz. 1 razy 2 to jest 2, 2 razy 2, 4 razy 2, 8. Zwróć uwagę, że wynik zmniejszał nam się 2 razy. Mnożymy za każdym razem przez dodatkową 2. Zapiszę, tu jest razy 2, tu mamy razy 2 i tutaj też razy 2. Jeśli nadal się zastanawiasz, czy to ma sens, że 2 do potęgi zerowej równa się 1, to popatrz na to tak. Jeśli 2 do potęgi trzeciej to jest 8, 2 do potęgi drugiej to jest 4, czyli 2 razy mniej, 2 do potęgi pierwszej to jest 2, czyli znów 2 razy mniej, no to 2 do potęgi zerowej to 2 razy mniej niż tutaj, czyli 1. Ma to sens. Zapamiętaj, cokolwiek do potęgi zerowej, jakakolwiek liczba różna od 0 do potęgi zerowej, równa się 1.